Cześć z tej strony Mike. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Newsflash. Jak zwykle przygotowałem dla Was porcję wiadomości ze świata kryptowalut, technologii blockchain, troszeczkę też tego, co się dzieje na świecie. Także bez zbędnej zwoki zaczynamy dzisiejsze wydanie wiadomości. Na początku zaczniemy od artykułu Johna Polecaka, czy dominacja, fantowa dominacja Google złamie Bitcoina w 2020 roku. Ech. <noise> Czy nasz Bitcoin zostanie ukradziony? Jest oczywiście 54-kubitowy procesor kwantowy Google'a. Ten temat poruszaliśmy wielokrotnie na, na live'ach z serii Kryptowalutowa Niedziela z Majkiem. Oczywiście jest playlista, tutaj u góry Wam się playlista wyświetla. Duża lektura, dużo wiedzy, szczególnie gdy Rafał Kiełbus się pojawiał. Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, było to około 3, tyg 3 tygodni temu. W Bitcoinie wystarczy nigdy nie używać portfela. Który, z którego wysłaliście środki. Zresztą najczęściej jest tak, że najczęściej jest tak, że jak dokonujecie transakcji jakiejkolwiek, to generuje Wam się nowy adres i po prostu przelewacie sobie na ten nowy adres, którego nigdy nie było wypłaty, przelewacie sobie środki na nowy adres i wszystko, na, na ten adres przelewacie i wszystko i w tym temacie i tutaj w, w kryptografii kwantowej chodzi o to, że teoretycznie komputer kwantowy mógłby odwrócić i z klucza publicznego, Wygenerować wasz klucz yy, prywatny. I tak to generalnie wygląda tak. Oczywiście, artykuł jest tutaj opisany. Jednym słowem, nie ma się czego bać. Tak najkrócej mówiąc, a moje zdanie, możecie myśleć inaczej: kryptowaluty bezpieczne kwantowo, to jest tylko taki chwyt marketingowy. Przechodzimy sobie do kolejnego newsa i zobaczcie, że <laughs> kanadyjski DMG Blockchain instaluje 1000 nowych koparek dla klienta w Stanach Zjednoczonych, proszę bardzo. Cały czas branża się rozwija, ale przecież pani się nie opłaca. Kanadyjska firma oczywiście DMD Blockchain Solution zainstalowała właśnie tysiąc nowych koparek dla, dla klienta, który jest jest oczywiście w Christina Lake w brytyjskiej Kolumbii w formacie mining as a service. To jest ciekawa sprawa. Oczywiście górni, kopa, te, koparki zostały Zostały zakupione od Bitmaina. Yy, totalne zapotrzebowanie na moc to jest około 1,5 MW. Więc można pomyśleć, że to najprawdopodobniej są S5, yy, S17. Tak mi się wydaje. <coughs> no cóż, branża się rozwija. Niedawno słyszeliśmy o tym, że GMO i RBI, dwie duże firmy z Japonii, będą w Teksasie otwierać właśnie potężną kopalnię. Tam będzie nawet do 1 GW docelowo. No i cóż, chyba się opłaca. Przechodzimy do kolejnego news'a i zobaczcie, że Interpol współpracuje z firmą z zakresu cyberbezpieczeństwa, aby troszeczkę tutaj, aby troszeczkę tutaj śledzić, redukować kryptojacking. Kryptojacking to jest taki mechanizm, w którym najczęściej żądany jest okup od Was, nie wiem, mam Twoje filmy, chodzisz po stronach takich i takich, jeżeli nie zapłacisz mi tego i tego, no to, no to można powiedzieć, ujawnię Twoje zdjęcia. Bądź też w formacie takim jest, instalują Wam malware na komputerze albo Wam kradnie kryptowaluty, ewentualnie też gdzieś tam kopie, kopie Monero albo tego typu rzeczy. Oczywiście zobaczcie, jest tutaj operacja, która nazywania się Goldfish Alpha, i zobaczcie, że tak oczywiście, że będą tutaj wykrywanie kryptojackingu i zapobieganie tego. Na no, najlepszym zapobieganiem kryptojackingu crypto, jest po prostu nie dać się uszukać frajerom i po drugie oczywiście e, bezpieczny komputer. To jest najważniejsze. Pamiętajcie, że sprzęt jest tak dobry jak małpa, która go użytkuje. No i tym optymistycznym akcentem przechodzimy do kolejnego newsa i zobaczcie, że Północno-koreańska grupa hakerów modyfikuje malware, który kradnie, który kradnie kryptowaluty. Oczywiście grupa nazywa się Lazarus i co ciekawe, podobno sponsoruje ją rząd północno-koreański. To jest bardzo ciekawe. Mają tutaj, tworzą nowe wirusy, które kradną kryptowaluty. Poinformowała o tym oczywiście firma Kaspersky znana z rynku, z rynku kryptowalut i zobaczcie, że, że będą tutaj oni próbować. Różne tam kuty, Bitcoin Trader i tak dalej, i tak dalej, podczas operacji Operation Apple Juice. Juice. Apple Juice, tak to chyba, się, chyba jest błąd, chyba że to taka zabawa słowna. Eee, zobaczcie, że jest nowy jest nowy wirus na Macosa i na Windowsa, który nazywa się Union Crypto Trader, który bazuje na poprzedniej wersji. Jeszcze raz bezpieczny komputer, bezpieczne kryptowaluty. Przechodzimy do kolejnego newsa i zobaczcie, że Mark Carpeles. Karp Poszukuje, można powiedzieć, zakończenia procesu sądowego. Jest to oczywiście były CEO firmy Mount Gox, przeciwko któremu tam toczy się ten proces sądowy i on chce, chyba z tego, co się orientuje, chce przejść na, e, chce na ugodę pójść e, i gdy zostaną spełnione jakieś tam żądania, e, żądania, można powiedzieć, tych jego wierzycieli, jego klientów poszkodowanych, no to chodzi o to, żeby tutaj zawrzeć ugodę. To by było ciekawe. No, pytanie, jakie były, bo tam podobno bardzo dużo bitcoinów zginęło. No, ale pytanie, ile należało do samej giełdy, ile do klientów? No, różnie tu może być, ale zobaczcie, że tutaj są oczywiście jakieś tam konwersje. E, negligence, czyli to jest jakieś takie niedopełnienie obowiązków, mało. Jak to dokładnie. Brakuje mi akurat tego słowa negligence. To jest takie, można powiedzieć, brak roztropności, tak bym powiedział. oczywiście, oszustwo konsumentów, tutaj są takie zarzuty. Pan się próbuje wybronić. Oczywiście też w poprzednim. W poprzednich też tutaj działał. No zobaczymy. zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Nie będziemy tutaj, to jest sprawa dla prawników, nie dla nas. Przechodzimy do kolejnego i zobaczcie, że ee, prywatne kryptowaluty dostają kopa, gdy 15 milionów Tetera przechodzi na stage chain o nazwie Liquid. E, silniejsza oczywiście prywatność, tak, dochodzi do największego stablecoina Tetera. E, I zobaczcie, że tak, blockchain to blockchain swap 15 milionów tokenów to jest ciekawa informacja. Oczywiście, już o tym Liquidzie wielokrotnie było u mnie w różnego rodzaju audycjach. Więc, no, ciekawe, co z, co z tego wszystkiego wyniknie. Liquid to jest, o ile dobrze pamiętam, sidechain. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, bo już nie pamiętam dokładnie. Chyba sidechain Bitcoina miał korzystać z mocy Bitcoina, ale móc dużo szybciej działać i tak dalej. To, Jeżeli to było inaczej, to poprawcie mnie. Zabezpieczone Tethery i tak dalej, i tak dalej. No, może być ciekawie. Słuchajcie, no, powiem Wam szczerze. Wszyscy się obawiali, że kryptowaluty prywatne zostaną zablokowane, a tu się okazuje, że to mają się dobrze i pomimo usuwania z giełd chyba nic się z tym nie dzieje. No nic, zobaczymy. Przechodzimy do kolejnego newsa, a tutaj z kolei znowu zmiana w Nowym Jorku. Zobaczcie, że gubernator stanu Nowy Jork proponuje, żeby przekazać nadzorcy finansowych więcej władzy, no more thief, większe zęby, tak? Można to powiedzieć, oczywiście Andrzej Kuomo Chce przekazać, zobaczcie, Department of Financial Services, czyli NY, NYDFS, to jest ten nowojorski Departament Usług Finansowych, który wymyślił, e, który wymyślił oczywiście e, to, co się nazywa Bit license, e, jedna z najbardziej restrykcyjnych licencji, ale jednak da się ją uzyskać, wiele firm uzyskało. E, Guomo zaprezentował, czy Kuomo, Cuomo, zaprezentował swoją State of the e, State, of the State <laughs> czyli stan stanu, e, zaprezentował 321 stronicową listę propozycji, które, które można powiedzieć z jego zdaniem są, Yy, są takie i zobaczcie, że tutaj jest oczywiście yy, trudno jest uzyskać bit license, ale chcą dalej, żeby tutaj można powiedzieć yy, działały jeszcze mocniej przeciwko yy, nielicencjonowanym yy, jakimś tam podmiotom, tak? <grytanie> to jest ciekawa sprawa. Ech. Blockchain nie potrzebuje Ameryki, Ameryka potrzebuje blockchaina. Zapamiętajcie te słowa. Przechodzimy dalej i zobaczcie, że Rosyjska elektrownia atomowa oferuje przestrzeń do wynajęcia dla głodnych energii górników. Tak zobaczcie, Udomlia w Rosji. E Państwowa elektrownia atomowa może niedługo <grywa> stać się miningowym hubem. Oczywiście, tak jest informacja o tym, że oni chcą wynająć. E Z tego co wiem, że oni chcą wynająć, tylko zastanawiam się kiedy yy, firma wydała 4,8 miliona dolarów, budując 30-megawatową elektrownię, zgodnie z oświadczeniem Siergieja Nemczenkowa. I tak zastanawiam się, ile oni tej energii chcą, yy, ile oni tej energii chcą dać. Aha, zobaczcie, 240 megawatów lub więcej swojej mocy yy, z różnych jakichś tam lokalizacji. No to jest ciekawe, to jest ciekawa sprawa. Zastanawiam się, w jakiej cenie w jakiej cenie oni, um, oni to będą? No, tu jest oczywiście wspomnienie o Rockdale w Teksasie, gdzie będą nawet do 1 GW. Eee, Kalinin plant, czyli elektrownia Kalinin, została zbudowana w 1974 roku. Oczywiście została nazwana imieniem Kalinina, yy, który, który był szefem Związku Sowieckiego w latach 1919-1946. No, powiem szczerze, ciekawa sprawa. Zobaczcie, że tu jest też napisane, że jest to jakieś yy, prostokątne pole, która ma 215 stóp kwadratowych. Co za durna jednostka i oczekuje się, że będzie tam około do 30 kontenerów, który będzie mieścił około 400 koparek. No. A jest cena 4 do 5 centów za kilowatogodzinę. No to powiem szczerze, to jest 4 do 5 centów razy 4 za dolar, nie, dolar w część 3, no dobra cena, dobra cena, w Polsce takiej nie dostaniesz. Przechodzimy do kolejnego newsa i zobaczcie, że 10 milionów bitcoinów nie zostało przesuniętych przez ponad rok, jest to największa wartość od 2017 roku. Eee, hodlowanie powróciło, tak, <grytanie> ilość bitcoinów, które się nie zmieniły, urosła do 10 milionów. I to jest właśnie do Was taka sugestia, jeżeli tam ludzie mówią Wam, że bitcoin będzie po 5, po 4, po 3, po 1000, to dlaczego ci ludzie, aż jak to mówił w USH, oglądajcie duże portfele, bo one cały czas puchną? Dlaczego ci ludzie kupują tego Bitcoina? Żeby co go za 8000 czy za 10000 sprzedać? <gry> to jest takie do zastanowienia. Przechodzimy do kolejnego, yy, kolejnego i zobaczcie: Mikri Zan, nie ma jak to się Mikri, Micre, Mik, Mikri Zan, nazywa decyzją Bitmaina o, zwo, <gry> o zwolnieniu połowy swoich, yy, swoich pracowników samobójstwem. To jest ciekawe określenie. Miklizan to jest pan, który był współtwórcą Bitmaina i został usunięty oczywiście z firmy przez tego głównego właściciela. Nie pamiętam jaką w tej chwili w tej chwili się na, nazywa. Tak. I twierdzi ten pan Mikrizan, że, że to jest niepotrzebne, zupełnie zwolnione zwolnienie połowy połowy tego zespołu. Tak. Szczególnie, że tutaj. Więc, najwięcej, zwolniej będzie z działu research and development. To jest bardzo ważna sprawa w każdej firmie. Każdy wie w biznesie, że jak się nie rozwijamy, to się cofamy. No. Będziemy, to wszystko, ee, ten, będziemy to wszystko obserwować. On twierdzi, że Bitmain powinien zignorować sztuczną inteligencję i e, machine learning, także no cóż. Będziemy to wszystko obserwować. Zobaczymy, czy będziemy mieli spektakularny upadek w świecie krypto, czy jednak to jest dobra decyzja. No nic, obserwujemy. Przechodzimy do kolejnego news'a i zobaczcie artykuł o tym, o czym ja już mówiłem, nawet napisałem artykuł na bitcoin.org. Eee, irański konflikt udowodnił, był udanym beta testem, że bitcoin jest bezpie bezpieczną przystanią na czas, e, na czas wojny. To jest ciekawa sprawa, ale ja tutaj bym nie uciekał do wojny, bo artykuł oczywiście możecie sobie tutaj przeczytać, nie będziemy w niego specjalnie wnikać. Wrzucę Wam oczywiście w linku pod filmem. Ale mówiłem już o tym, zresztą mówię też w newsflashach, ostatni newsflash oczywiście u góry macie, możecie sobie obejrzeć, jak ktoś jeszcze nie oglądał. Mówiłem o tym wielokrotnie, że, e, że właśnie myślę, że Bitcoin zdał test i myślę, że w przypadku kryzysu finansowego Bitcoin będzie tą bezpieczną przystanią i naprawdę będzie tu demon taki, że jeszcze żeśmy takiego nie widzieli. Jak to się mówi, taka bomba, że nie można wytrzymać. No, ale nie traćmy czasu i przejdźmy teraz dla odmiany. Myśleliście, że co, że nie będzie y strony bitcoin.org, Proszę bardzo, artykuł Piotra Sobeckiego. kiedy al season? To jest ciekawe pytanie. Dzisiaj świnia wystrzeliła 40%, powiem wam szczerze, świniolis daje, już wszyscy utracili nadzieję. No może nie wszyscy, no ale, ale świniolis ładnie wystrzelił. Kiedy al season? Piotrek tutaj postara się przewidzieć. Ja nie będę wam robił tutaj streszczenia tego artykułu. Artykuł dosyć krótki, więc dużo lektury nie ma. Oczywiście polecam stronę bitcoin.plorg. Tak jeszcze od siebie dodam. Ostatni mój artykuł, o którym mówiłem, oczywiście tutaj, tutaj co. Czy czeka nas kolejna wojna w Zatoce? Co zrobią kryptowaluty? Kawałek artykułu też napisałem. W międzyczasie co? Nie będę was już tam medium zanudzał, mógłbym ewentualnie napisać też kawałek artykułu, to jest moje medium oczywiście. Parę artykułów, postaram się w sobotę coś dodać kolejnego. Ostatni artykuł, Iran, Chiny, Bug, czyli aktywna sobota w kryptowalutach tydzień temu. No, nie wyrabiam się, nie wyrabiam się fizycznie. Dobra, nie marudzę wam dalej, przechodzimy sobie do podsumowania. E, wróciłem oczywiście wczoraj z Warszawy, byłem na Blockchain Girls. Bardzo fajna konferencja, super Paulina i Olga super robota, świetne prelekcje. Iweta, przepraszam, zapomniałem nazwisko, oczywiście e, Iza Murawska. No, e, wykonały świetny kawał roboty. Drobne tam niedociągnięcia, ale to można zwrócić uwagę. Ale pokażę wam Pokażę Wam, co wczoraj wyczaiłem, tylko muszę na chwilę, na chwilę spauzować wideo, pokażę Wam stronę, bo po prostu mistrzostwo świata. Słuchajcie, jesteśmy na stronie blockchain.com. Wczoraj zauważyłem, myślałem, że to może był, e, myślałem, że to może była, mm, że to może była, błąd, może był błąd wety, ale nie. E, słuchajcie, po prostu mistrzostwo świata. Przejrzyjcie się tutaj dwóm rzeczom. No wysokość OK, to jest poprawna wartość, haszysz. To po prostu mistrzostwo świata ten haszysz tutaj w tym miejscu na blockchain.com, to jest tłumaczenie chyba na język polski, bo to oni tłumaczą e, stronę, to po prostu jest jakiś dramat dramat, nędza, aż to wrzucam za chwilę to wrzucę, po prostu zrobię screenshota wrzucę to po prostu na, e, na forum Bitcoin Polska znaczy na Bitcoin Polska sekcja memów po prostu dramat, no, no tłumaczenie po prostu nie no, nie mogę w to uwierzyć haszysz po prostu a tu powinna być kokaina, nie? nie to dramat, dramat po prostu. Eee, zobaczcie, zaminowany to jest kolejne mistrzostwo świata, tak? Zaminowany, tak? Eee, nie wiedziałem, że takie słowo jest. Znaczy, jest słowo zaminowany i teraz trzeba, zobaczcie, 21 minut musi saper poświęcić, żeby odminować. Zobaczcie, tu 47 minut. Po prostu zaminował to, ale nie wiem, to saperzy w wojsku zaminowali. Górnik, ok to jaki pult to wydobył i tak dalej, rozmiar oczywiście bloku, wszystko ok ale te dwa to po prostu mistrzostwo świata. Haszysz i zaminowany. No po prostu... Ręce i wszystkie członki opadają. No, profesjonalizm w każdym calu, aż do nich chyba maila napiszę, bo to jest po prostu bieda z nędzą i dramat okrutny. Haszysz, po prostu. O jest dramat, dramat, marność nad marnościami pośród tego jeszcze jedna marność, tyle można powiedzieć. Także jestem, oczywiście w sobotę kryptoniusy, a jutro Kryptostok. I słuchajcie, jutro będziemy mieli pewnie ekipę super, bo wiem, że będzie delegacja z Suwałk, z Ostrołęki, z Warszawy, Także nie wiem, gdzie jeszcze kto nam przyjedzie, jest to oczywiście super. Kolejny Kryptostok. Prelekcję wygłaszam ja mam już nowy sprzęt. Zobaczcie, gdzieś tu test tego sprzętu. Chyba mam tu po skrzypie krzesłem. Test tych moich mikroportów. Jutro przejdź już na nawet naklejkę, nakleję, jeszcze starą, znalazłem, bo nowe już mi się skończyły. Także jest super, bardzo mi się to podoba. Super działa. Dźwięk będzie w końcu jak ta lala. No i właściwie co? Dzięki za to, że jesteście na tej premierze. Oczywiście no nie udało mi się na 20 wyrobić, troszeczkę później, ale dzisiaj wiadomo dużo. Trochę mi głowa boli, także słuchajcie. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że oglądacie moje filmy. Oczywiście, jak ktoś jest nowy na kanale, to polecam film 12 zasad, które powinniście które powinniście znać, jeżeli zaczynacie swoją przygodę z kryptowalutami. Witam wszystkie nowe osoby, przybawa nas coraz więcej. Krypto na siłę. Zapraszam oczywiście też do wszystkich stowarzyszonych kanałów, które znajdziecie na moim kanale, w sekcji linków, proponowanych kanałów, czy tam sugerowanych kanałów, a także na tym ekranie, który wratuje za chwilę. Także dzięki za wszystko. Trzymajcie się. Do następnego razu.